dzień dobry, witamy się dzisiaj z Wami w kolejnym filmiku i dzisiaj Róża kończy 4 miesiące, już jesteś taką dużą dziewczynką od dzisiaj, no i będziemy próbować sobie jedzonka, więc idziemy na zakupy, bo tak czy inaczej nie mamy łyżeczki, my zapomnieliśmy o najważniejszym, kupiliśmy marchewki, a nie kupiliśmy łyżeczek. Więc muszę kupić jakiś taki po prostu zestaw, miseczka z łyżeczką, coś takiego. W sumie nawet nie wiem, co jest w sklepach, bo ostatnio nie zwróciłam w ogóle na to uwagi. No, widzisz? Taka mama jest zapominalska. Idziemy albo do sklepu B&M, albo do Home Bargains. No tak, bo chyba tylko tam możemy te rzeczy dostać. Czy tu mi znowu ktoś podsłuchuje pod drzwiami? Dawid chyba. No chodź! Słychać, jak uciekasz. No, to co? Ubierzemy się jakoś ładnie i pójdziemy. No, ja jestem ciekawa, co to będzie z tym jedzeniem. No i taka stylówka na dzisiaj i zaraz się śmigamy. A panienka już jest chyba troszkę zmęczona, więc pewnie zaśnie w wózeczku, tak? Zaśniesz w wózeczku? Tak, bo tu już widać, że nie ma chmurku za bardzo. My już jesteśmy w domu, ja już w ogóle nic nie nagrywałam po drodze, bo słuchajcie, nagle tak się zmieniła pogoda, zaczął wiać wiatr, padać deszcz, co prawda nie mocno, ale ja się wystraszyłam, że zaraz po prostu lunie. A jak wyjeżdżaliśmy, to było przepiękne słońce i w tym momencie też jest przepiękne słońce, po prostu gdyby nie te łyse drzewa, to można by było pomyśleć, że jest środek lata, także no taka jest pogoda na Wyspach, to jest normalne. Pokażę Wam teraz, co kupiliśmy. Pokazujemy, co kupiliśmy. No i tak, na początek łyżeczki. W ogóle, no ja wyszłam tylko po łyżeczki, nie? Zaraz zobaczycie, ile nakupowałam, ale to jest nienormalne. Kupiłam takie łyżeczki, chciałam najpierw kupić takie ze świnką Peppą to były, bo widziałam, że one miały taki jakby... Pojemnik? Pojemniczek, tak. Na marchewkę. Nie, to nie był pojemnik na marchewkę, to był pojemnik, to był, wiesz co, pojemnik, żeby też tu co włożyć do niego i gdzieś zabrać. Ale stwierdziłam, że tam jest też widelec i że ogólnie tamta łyżeczka jest jeszcze chyba za duża dla niej. Więc później takie coś kupimy. A te są fajne, bo one zmieniają kolor, jeżeli jedzonko jest zbyt ciepłe. Także świetna sprawa. Są akurat od 4 miesięcy. 3 sztuki. Myślę, że całkiem spoko. Będę myć... Co mówiłam? Nie mówiłaś o tych kolorach. No zobacz, zmieniają. To jest napisane. Wzięłam też jakieś środki czystości, ponieważ będę znowu sprzątać, ja u mnie dużo sprzątam, ponieważ mamy lockdown, więc jest nudno. Poza tym my ciągle robimy bałagan, ciągle trzeba sprzątać, więc mam tutaj taką rolkę ręczników papierowych do mycia okien. Wzięłam jakiś tam płyn do mycia naczyń, nie wiem, czy on jest dobry, czy nie, wzięłam pierwszy z brzegu tak naprawdę. Co, Dawidku, chciałbyś coś powiedzieć? Tak, no bo
jest chyba instrukcja, jak używać łyżeczek. Jak używać łyżeczek i jak karmić dziecka. Poradnik. 2021. Wzięłam też takie szmatki do podłogi. Myślę, że fajna sprawa. Wiesz, jakoś nigdy wcześniej nie widziałam, że są takie właśnie duże szmatki do podłogi. One są jakieś antybakteryjne. Ogólnie fajna sprawa, słuchajcie, bo można sobie po prostu odkurzyć w kuchni. W kuchni wiadomo, bardzo się brudzi. No i po gotowaniu można odkurzyć, a później właśnie taką szmatą raz na wszystko przetrzeć. Nie trzeba wyciągać mopa, nalewać wody i tak dalej. Także myślę, że tak na co dzień dobrze się sprawdzam. Tu jest 20 sztuk. Ja w ogóle nie wiem, ile one kosztowały, bo nie wzięłam chyba paragonu. Nie za bardzo patrzyłam na ceny. I tutaj wzięłam też jakieś takie do przemywania, na przykład lustra w łazience, ogólnie do okien i szkła. Tu, Dawidku, są twoje żelki. Takie same żelki są też w Polsce. Nie wiem, czy identyczne, ale ogólnie forma jest taka sama. Dobra, weźmy sobie. Takie robaki, jak wisiałam. No, jakieś robaki takie. Małej wzięłam tą zabawkę. Ona jest fajna, bo tutaj ma wychodkę. Tutaj jest takie ruchome kółeczko. I tutaj jest to całe szeleństwo tutaj w koło. Także super, myślę, że się bardzo jej spodoba. Zresztą już w sklepie jej się spodobała, tylko teraz nie wiem, czy ja mam ją wrzucić do pralki, czy w ogóle jak ją wyczyścić. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale będę musiała pomyśleć. Wzięłam też sobie notatnik, bo mój notatnik już mi się kończy. Poza tym ja teraz muszę zacząć w końcu regularnie nagrywać, bo już dosyć tego leniwienia się. Także muszę sobie jakoś rozplanować, rozpisać wszystko, bo ja tak lubię. Jestem ogólnie osobą taką bardzo uporządkowaną, jeżeli chodzi o pracę, właśnie jakieś takie rzeczy, którymi się zajmuję. No to ja muszę mieć wszystko zaplanowane. I ja kiedyś miałam już taki właśnie notatnik i on mi się bardzo dobrze sprawdzał, bo tutaj raz, dwa i trzy ma takie kieszonki, do których można włożyć jakieś pojedyncze kartki, a ja zawsze takich pojedynczych kartek mam gdzieś dużo, coś tam mam zapisane i one gdzieś zawsze wypadają i się walają w koło, a tutaj po prostu będą na miejscu. Wzięłam też taki żel pod prysznic. Ja ostatnio kupowałam takie podróbki, zamienniki właśnie tych żeli z Original Source w Aldiku, bo mango jest praktycznie, nie, wydaje mi się, że to mango jeszcze lepiej pachnie, ale jakoś tak już mi się mango znudziło, więc wzięłam ten oryginalny, kokosowy. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, to jest ryż, który w ogóle nie ma praktycznie, nie wiem, czy on ma jakieś po prostu śladowe ilości kalorii, ile tutaj jest, 11 na 100 gramów. Ja miałam już taki makaron koniak, nie wiem, czy to się mówi konjak, czy koniak, nie wiem, chyba koniak. Nie wiem, jak wiecie, to możecie dać znać. On mi tak niezbyt smakował, ale wiecie co? To nie jest jakieś super dobre, to po prostu nie ma smaku, więc wszystko zależy od tego, do czego go dodacie. Ale jest bardzo niskokaloryczny, także stwierdziłam, że wezmę sobie takie spróbowanie i zobaczę. I tutaj wziąłam dzisiaj na obiad, bo po prostu jakoś, nie wiem, tak mi dzisiejszy dzień szybko zleciał, że nie zdążyłam nic zrobić. Znaczy tak, ja nie wiem, czy akurat to tej marki będzie smaczne. Wiem, że... Nie pamiętam, jak się nazywała ta marka, niestety. Wiem, że kupowałam w Tesco te sosy. I one są dobre, są takie mocno, mocno na maksa śmietanowe, pomidorowo-śmietanowe, naprawdę coś pysznego. I ja po prostu podsmażę do tego kurczaka, ugotuję ryż i będziemy mieli takie troszkę orientalne danie. No dzisiaj wzięłam właśnie dwa słoiki, no bo jeden jak dla nas to jest za mało. I słuchajcie, teraz tutaj mam w ogóle taką przekąskę, która rozwala system, jakie to jest dobre. Łukasz to wczoraj przyniósł, czy takie dwie kiełbaski. I mi to po prostu tak smakuje, teraz będę to jadła, a to na pewno mam mnóstwo kalorii, no ale trudno. No, dopiero urodziłam, mam wymówkę, żeby mieć te kilka nadprogramowych kilogramów. No, 500 kalorii w 100 gramach, ale to tam nic. Dobra. To są takie jakby kabanosy, ale to jest dużo lepsze od kabanosów i nie jest tak tłuste, jest po prostu przepyszne. I właśnie Łukasz wczoraj kupił coś takiego i on chyba płacił funta 30 albo nawet więcej za taką jedną kiełbaskę, a ja zobaczyłam, że w Home Vegans one są za... Chyba funta 49, 5 sztuk, także cena super. Bartek, ja ci powiem hit. Idziemy chodnikiem. No. Wam też opowiem przy okazji. Idziemy chodnikiem, już wracamy z tymi zakupami. I nagle zatrzymuje się kobieta jakaś taka starsza, Chinka. I się tak patrzy na nas. I mówi, a czy... Nie wyglądam z tymi włosami, poczekaj. Może lepiej sobie włosy. No co ty, chodź. No jest lockdown, proszę cię. Nie masz. I... że straciłam wątek przez ciebie. I ona się pyta, a on nie jest w szkole na Dawida? Dzieci, dlaczego on nie jest w szkole? Dzieci nie chodzą do szkół? A ja tak, my mamy teraz lockdown, a poza tym są ferie? No właśnie, to trochę dziwne. I wiesz co, pamiętam, jak my mieszkaliśmy w Anglii,
to ty miałeś chyba 3,5 roczku. I tutaj dzieci już na przykład chodzą tak od 4 roku życia do szkoły i mnie też ciągle zaczepiali. Ty miałeś chyba tak 3,5, 4,5. Nie wiem, ale ty nigdy nie chodziłeś w Anglii do szkoły, ani do przedszkola. No tak, chyba tam mieszkaliśmy jak miałem 3 lata do czasu, jak miałem 5 lat, no nie? Nie wiem, ja nie pamiętam dokładnie. Ja nie wiem, ile macie. Dobra, no ja bym się musiała zastanowić, nieważne. I właśnie też mnie często ludzie zaczepiali i się pytali, czy on nie jest, dlaczego on nie jest w szkole. I tutaj ludzie mają takie jakieś, kurczę, nie wiem, pierdyknięcie na punkcie chodzenia do szkoły, nie? No. Trochę. No. Zgadzam się, kobieto, skąd ty się urwałaś? Przecież mamy w ogóle lockdown, szkoły pozamykane, a do tego jeszcze są ferie. Mało mówiła, że z Chin, no nie? No tak, ale miała normalny brytyjski akcent. No to nie wiem. To nie ma pojęcia. Tak, przyjechała z Chin, w ogóle znalazła się na środku tutaj ronda. Do rodziny mogła przyjechać, nie wykluczajmy takiej możliwości. Nie. No, do rodziny, która w krzakach chodzi... mieszka, no. W krzakach, no, w buszu, tak. I chodzi i zaczepia ludzi. Nie, no proszę. A to poza tym teraz chyba nie jest tak łatwo dostać się do Anglii. Trzeba przejść kwarantannę 10-dniową chyba. Nie wiem. 14-dniowa. Nie wiem. Wydaje mi się. Gadu, a tymczasem kto tutaj znowu rozwalił matę? Kto tutaj znowu przewrócił? Ty jesteś małym zbójem. Co to jest zbój? Zbój? No taki łobuz. Ty, łobuziaku mały, co ty znowu zrobiłaś? No co, jakie niewiniątko teraz udaje. Mama, no nie, to nie ja byłam, tak? Nie, samo się przewróciło, no na pewno. Ja nie mogę. Ona tutaj to musiała jakoś przesunąć w ogóle tą górę, ja się kręcę. Dobra, co Różyczko? Mama idzie gotować marchewkę. A gotowaną? I jak tata wróci z pracy, to... No tak, no gotowaną, no przecież ona nie ma ząbków. Musi być gotowana i zmielona. Jak tata wróci z pracy, to będziemy robić amniu, amniu. Nie, no nie będę mieć, tak po skrobie, bo to takie ilości to nie ma co. To tylko troszkę dostanie, tak jak nie wiem. Bardzo, bardzo mała. Wiecie co, już wstawiłam tą marchewkę, tak jak widzieliście, i Łukasz wrócił z pracy i mówi, kurczę, przecież możemy ją zrobić na parze. No i ja nie wiem w ogóle, dlaczego o tym nie pomyślałam, żeby zrobić ją na parze, dlatego że wiadomo, że będzie miała więcej witam. W ogóle takie jedzonko robione na parze, wiadomo, że jest lepsze i zdrowsze. No i zobaczcie, tutaj mamy pierwszy posiłek Róży. Także idziemy ją karmić. Dawid, jesteś podekscytowany? A wiesz teraz... Jadą marchewkę. Normalnie, tylko pomna chwila. Dawaj ją tutaj, bo ja fotelik nagrywam. Już marchewkę jadła, tak? Opa! No, tatuś wpadł na dobry pomysł, żeby na parze ją gotować. No ja się tam, dźdlowa i silna. No tak, a ty jeszcze nie rozbudzona, co? A to będzie szok dla ciebie. Ale jest ciężka już, nie? Ja dzisiaj tak czułam. No nie, ostatnio jak ważyliśmy, to było 6300. Może trochę już przybrała. No zobacz, zobacz jakie tutaj ma. Tak się rozłożyła, tak. No. Chodź, ściągniemy troszkę tutaj. O. No, cik, cik, cik. Ja nagram. To dobra. Ty jej daj. Daj. Tak? Jezu. Zobaczymy, kochanie, jak zareagujesz. A śliniaczek gdzie? Śliniaczek! Z wrażenia zapomniałam o śliniaczku. Który wybieramy, Dawid? Wybierz który. Nie wiem, ja bym ten. Róża. Ten w róże, no nie? No, róża. Ale to wszystkie właśnie śliniaczki, które mam i dzisiaj właśnie też, jak byłam na zakupach, to widziałam, że one wszystkie są na te napki. I to jest lipne, bo się ciężko zapina. No. Zobacz, będziesz robiła omniom, niom, niom, niom.
Też nie zjadałaś. No, ale po... Aha, nie zjadałam, ale posmakowała. Chcesz Amniu? Wreszcie mała posmakować trochę. A rzeczywiście, taka... To zostało na tej łyżce. No weź tak nałóż więcej. A jak weźmiesz wszystko do góry, to będzie za dużo. Nie weźmie. No, smacznego, kochanie. No. A ona ssie, nie? No, no jak cały raz zostaje do budzi, to ma albo słodka, jak albo tam? Mleko. Dobre czy niedobre? Ma w buzi. No, mama. No. No, tak normalnie się między czegoś linii, jak teraz jej kubki smakowe ruszą. Czy takie małe dzieci jeszcze nie mają? No mają, pewnie, że mają. No, a... Przecież już w brzuchu mamusi mają. Weź jej drugą stroną tą łyżkę, nie wkładaj jej w ten sposób, tylko tak, tak, no i włóż jej po prostu na języki to pociągnie. Daj tu, daj, daj. Ale wiesz co? Ona to się nie krzywi jak chłopaki. Weź trzymaj tutaj to. Ja biorę. Proszę. Jak się czuje? Jej nie wpycha, nie wiesz, ona ma tylko smak dzisiaj poczuć, nie? O. O, teraz dostała, bla, 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 bla. No wiesz co, no ile jej dałeś? Za dużo. Muszę to dowozić. I co, dobra marchewka jest, tak? Tylko weź tak, nie kotek. Tu musisz tą na koniec łyżki. Tak. O, jaka minka. No chyba jest spokojnie. Mhm. Nie, w ogóle nie robiła jakichś takich minek. O, teraz... Niedobra marchewka? Teraz to poczuła smak, zobacz. Niedobra? Teraz wszystko z łyżki wziąłem. No. Chyba bójste. No. Patrz, patrz, jak nie jest. Jaka mina. Jakby cytryny dostała. Mika zszokowana. No. No to jest marchewka. Nowe jedzonko. No, proszę. Proszę jeszcze? No, niam, 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 niam. Niam tak, niam, 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 niam. Brawo, kochani. Co smakuje jej? No wiem, widać. Ale nie możemy dużo dać, już starczy. Jutro dostaniesz więcej. No. Zaraz, kochani. Ale pięknie, brawo. No, 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 bój sobie. Brawo. Wypluwa. Wypluwa. No czemu tutaj ci latuje, kochanie? O. O! Takie trochę niedobre, trochę dobre, trochę dziwne, tak?